notesie zajęć. Notes zajęć umieszczony jest w Microsoft 365 w Timesie, czyli w narzędziu, w którym my aktualnie pracujemy na lekcjach zdalnych. Aby do tego notesu się dostać, trzeba mieć zainstalowanego go albo na komputerze, albo też w przeglądarce. Ja otworzę to z pozycji komputera. Mam ikonkę, jak widać, na pulpicie. Klikam w nią i otwiera mi się ogólny pierwsza strona Teamsa. I jak widać, tutaj już mam różnego rodzaju zakładki. Można się dostać tutaj też przez dzwoneczek, omijając zespoły. Też mamy tutaj widoczne z głównego kanału aktywności. Mamy poszczególne zakładki, gdzie mamy wpisy różnego rodzaju, gdzie są zmagazynowane pliki, gdzie właśnie jest notes zajęć, zadania, z których też będziemy korzystać, ale również możemy wykorzystać ocenę, czy też jakąś punktację. Tak więc przechodzę zaraz do notesu zajęć, otwieram go. W notesie zajęć za chwilę jest jeszcze dawny wpis. Otwieram, żeby dostać się do niego, do środka. Muszę otworzyć tutaj książeczki albo skoroszyty, więc klikam i mamy już właściwy ekran. Żebyśmy mogli w nim dobrze sobie pracować, to mogę ten obraz rozszerzyć, żeby nie było widać tutaj kanałów. Czyli korzystam ze strzałek rozwijających, mam większy obszar roboczy i można tutaj w nim pracować. Ekran powitalny, który będziecie widzieć, to powinien się Wam ukazać tego typu, więc jesteśmy już w notesie zajęć. Otwieram jeszcze raz moje książeczki, moje skoroszyty. Rozszerzam pulpit roboczy. To, co teraz widzicie, to jest ekran, w którym widzi to nauczyciel. Przejdę teraz do ekranu, w którym będziecie widzieli to Wy. Wezmę sobie przykładowy zespół, który wcześniej miałem wgrany, zespół testowy. I znów tą samą drogą przejdę do notesu zajęć. Do skoroszytów. I tak właśnie będzie widoczny Wasz ekran w notesie zajęć. Cóż to takiego widzimy? Przede wszystkim wstążkę znajomą już, wstążkę z pakietu biurowego, gdzie mamy różnego rodzaju pliki, narzędzia główne, wstawianie, rysowanie, widok, ale również mamy tutaj notes zajęć. Możemy to otworzyć w przeglądarce i tutaj mamy różnego rodzaju zakładki, z którymi będziemy pracować. Tutaj jest ekran powitalny, miejsce powitalne, które będziecie widzieć, nie takie jak w tym wypadku. Biblioteka zawartości. Są to materiały, które edytować nie będziecie mogli. Tutaj jest kolejna zakładka Collaboration Space, w której będziecie mogli
współpracować w grupie. No, mogą tutaj przykładowo 5 osób jednocześnie pisać, jednocześnie rysować, wstawiać materiały. Jak widać, tutaj będą materiały dla nauczyciela. I tutaj macie pozycję ucznia, w której najczęściej będziemy pracować. Macie tutaj z przykładowego ucznia Jarek 2. Tu będzie Wasze imię i nazwisko. Natomiast tutaj mamy różnego rodzaju zakładki. W tym przypadku są zadania domowe, notatki zajęć. Wstawiłem też, żeby widzieć, że takie elementy można dodawać. Wy też będziecie mogli takie zakładki własne dodawać, ze względu na to, że to jest Wasz notes. Wszystkie elementy, które tutaj dodacie, będą widoczne również przeze mnie. I tak jak widać, tutaj przykładowo w moich materiałach, które już przesłałem przykładowemu uczniowi, czyli Jarkowi 2, mamy materiały z matematyki. Jak widać, można na nich pracować, bo w tym wypadku możemy pobrać sobie tutaj plik i przykładowo go wydrukować i wpisać dane rozwiązanie. Ten plik to jest ten, który tutaj widzimy, i możemy w tym wypadku wykorzystać narzędzie z zakładki rysowania. W tym wypadku wezmę sobie kolor zielony. Mając pióro, mogę sobie tutaj wpisywać poszczególne wyniki. No, zamiast prawidłowego, pomylę się w pierwszym działaniu, no w drugim już nie. I tak dalej. Można sobie tutaj spokojnie obliczać. No ale tu, gdzie się pomyliłem, mogę wykorzystać przykładowo gumkę i wpisać prawidłowy wynik. To wszystko, co tutaj jest napisane, będzie widoczne przeze mnie. Nie potrzeba tego zapisywać. Wykorzystując te proste narzędzia, możemy uzupełniać prace, które są zadane dla ucznia w danej chwili. Żeby z tego wyjść i nie rysować ciągle po różnego rodzaju materiałach, należy opuścić to na zasadzie zmiany typu. Teraz mamy rysowanie. Ja je zmarzę tutaj, wykorzystam gumkę jeszcze raz, ale muszę zmienić to na typ kursora, więc tutaj klikam i mam już wtedy typ kursora i mogę przechodzić w różne miejsca. Ale można to zrobić z pozycji narzędzi głównych. Chwyć i upuść. Robi się to bardzo prosto. Chwyta się jakiś plik graficzny i upuszcza rzeczywiście na odpowiedniej stronie. Ona się w miarę szybko ładuje. No i tak możemy znów pracować i wykonywać odpowiednie działania. Przykładowo w tym wypadku jest to wykreślanka i mogę odszukiwać wyrazów. Przykładowo styczeń i wykreślam odpowiedni wyraz. Kończąc zadanie, muszę pamiętać o tym, żeby ten typ zmienić, żeby można było przejść na inne zakładki. To tyle w takim skrócie, jak pracować w notesie zajęć, jak po kolei, kolejnymi krokami dojść do naszego notesu i do naszych zadań, które umiejscowione w większości przypadków będą